Jesteśmy w Pasterskim Domu Kultury, skończył się turniej Brydża. Kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej, byłem tutaj nauczycielem muzyki w ognisku muzycznym. Stare czasy. I teraz Wojtek, proszę Państwa, tu nam coś zagra. Gra na stojąco i bez nut. Brawo, na stojąco i bez nut. Dzięki. Wojtek Zbrzeźniak, Elbląg, prezent. Szkoła muzyczna. Prezent. Obecnie firma El... Gdzie ta maszyna jest? Tu jeszcze prezes chce coś powiedzieć. Jak tam trzymaj. Powiedzieć? Tak, jeszcze prezes chce coś powiedzieć. Czekamy na ostatnie słowo. Ostatnie. Czekamy na ostatnie słowo prezesa. W dzisiejszym dniu. Dobra. Po trzecim turnieju Brydża Sportowego w Pasłęku. Brawo. A wcześniej tutaj tych spotkań w Pasłęku nie było, tak? Była przerwa, kiedy graliśmy w Pasłęku. A ten graliśmy w Sandwalej. Dzisiaj prezes, które miejsce zajął dzisiaj? Trzecie. Gratuluję. Dzisiaj miał trzecie miejsce, no nie miał szczęścia. Zawsze miał chyba pierwsze, no. Nie zawsze. No nie. Dobrze, prawie zawsze. Ja sam nie gra, no. No tak, dzisiaj to ma to trzecie miejsce, to nie ze swojej winy. Kolega. Pewnie dobrzy zawodnicy byli dzisiaj. Bardzo silna opozycja. Silna opozycja i ciężko było. Samego województwa. Warmińsko-Mazurskiego i nie tylko, bo nawet Pomorskiego, do Sztumu. No, także ciężka sprawa. Przebić się od razu. Sztum i Malbork i nowy staw. I nowy staw i jeszcze chyba był, jak widziałem, był nowy dwór, tak? Nie, nowego dworu dzisiaj wyjątkowo nie było. A, to nie było. Nie było, dobra. To był nowy staw, Malbork i Sztum. Po swoich. A wygrali zawodnicy z Malborku i ze Sztumu. No, pierwsze miejsce. To co? Prezes ma głos. Ostatnie słowo? Tak. Na dziś. No bardzo się cieszę, że spotykamy się tu w Pasłęku na turnieju i możemy integrować społeczeństwo, że tak powiem, nasze brydżowe i z kilku województw. Także to mnie bardzo cieszy, że rozwijamy się, rozwijamy dyscyplinę. Rozwijamy kontakty towarzyskie i dobrze spędzamy czas. Super. I zapraszamy chętnych z Pasłęka, no bo jeszcze jest taki mały minusik, że nikogo nie było z Pasłęka. Także zapraszamy. Kto gra w Brydża, niech się kontaktuje ze mną lub z Bogusiem Gierulskim. Dziękujemy. Dobranoc.